Zachęcam do wysłuchania drugiej części, kiedy. w jakim okresie czasu może się spełnić chronologia o 70 tygodniach. Zachęcam do wysłuchania drugiej części. Część druga. W jakim okresie czasu może się spełnić chronologia o 70 tygodniach. Zachęcam do prześledzenia ze mną księgi Daniela, dziewiąty rozdział, werset 27. I zabrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. W połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie. Dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Jak to wygląda według organizacji? Yy, więc ciało kierownicze naucza, że ten ostatni tydzień, tydzień, te 7 lat, liczymy od 29 roku naszej ery, czyli kiedy pan Jezus się ochrzcił w rzece Jordan, mając około 30 lat, do 36 roku naszej ery, tak jak już mówiłem. W połowie tygodnia zniesie ofiary. Organizacja naucza, że chodzi o śmierć Pana Jezusa w 33 roku naszej ery. To rzeczywiście nastąpiło. No ale popatrzcie, tu pisze tak: w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. No więc, według organizacji, to jest śmierć Pana Jezusa. Na wersecie 26 Pomazaniec będzie zabity i nie będzie Go. Czyżby dwa razy pisało o śmierci Pana Jezusa? Dla mnie to nie brzmi przekonująco. Teraz jakie ofiary z Pokarmów towarzyszyły śmierci Pana Jezusa na krzyżu w 33 roku naszej ery. To nie pasuje do śmierci Pana Jezusa. Ten werset. Że w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. Teraz pisze w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie. Jakie wojska stanęły w świątyni jerozolimskiej w 1933 roku, czy w ogóle między 29 a 36 rokiem naszej ery. Nie było Żadne wojska rzymskie ani żadne inne wojska w latach 29-36 pierwszego wieku naszej ery nie stanęły w świątyni. Wtedy nie nastąpiło zburzenie świątyni. To też nie pasuje do tego, jak interpretuje ten werset organizacja czy inni ludzie. Oczywiście Rzymianie. Spustoszyli, zniszczyli świątynię, ale to było w 70. roku naszej Ery. Tylko pytanie, dlaczego to wydarzenie zostało przesunięte poza 36. rok naszej Ery? Czyli już się nie mieści nawet w tych 490 latach. Czego ja nie uznaję, ale to się nawet nie mieści w tych 490 latach, bo oni to przenoszą 34 lata później. 34 lata po 36 roku. No bo w 36 roku kończy się ten rzekomy okres czasu czy czasów 490 lat. No coś tu nie pasuje. No teraz, czy można tak przesuwać? Ja uważam, że nie powinno się przesuwać pewnych wydarzeń, które na przykład mają się spełnić w wyznaczonym okresie czasów. Poza dany okres czasu. Tak się nie powinno robić, a tak czyni Organizacja Świadków Jehowy. Biorąc pod uwagę przeniesienie siódmego tygodnia, no według organizacji to jest 7 lat. Niektórzy ten siódmy tydzień przenoszą na czasy końca, na dni ostatnie. To wygląda tak, że najpierw jest 483 lata spełnienie 483 lat, czyli od roku 455 przed naszą erą do powiedzmy 29 roku naszej ery. Przerwa prawie 2000 lat i 7 lat ma się spełnić w dniach ostatnich przed ponownym przyjściem Pana Jezusa. Ale ja tego nie kupuję. Ja tego nie uznaję, bo to brzmi bezsensownie, nielogicznie. Tak nie powinno się czynić. Zobaczmy. W wersacie 27 nie ma słów, a po wielu latach zawrze ścisłe przymierze na jeden tydzień. Tylko jak pisze: I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. I zawrze. Nie ma tam po wielu latach. Więc ja uważam, że te 490 dni. Czyli inaczej mówiąc, 70 tygodni to ciągłość, bez robienia jakichkolwiek przerw. Od kiedy liczymy te 70 tygodni, tego jeszcze nie wiem, ale wiem, że ta chronologia prawdopodobnie spełni się w dniach ostatnich, kiedy pojawi się Książę Pomazaniec, czyli Antychryst. Książę Pomazaniec w cudzysłowie. Idealnie to pasuje na dni ostatnie. Jest jeszcze jedna chora i niebiblijna chronologia w organizacji o siedmiu czasach pogan. Ja ją kiedyś omawiałem. Ona jest omówiona na kanale Cała Prawda. Tam w oparciu o Księgę Daniela, czwarty rozdział. I pokażę, o, że w tej książce będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi. W rozdziale 16. Dlaczego rząd, rząd Boży obejmuje władzę? I między innymi na tych stronach, właśnie w rozdziale 16 7 czasów narodów, 7 czasów pogan 2520 lat. W tym rozdziale yy, tę chorą chronologię omawia ciało kierownicze. Ja tylko przypomnę, że oni liczą od 607 roku przed naszą erą. Chodzi o rzekomy rok zburzenia świątyni w Jeruzalem. Historycy są zdania, że zburzenie świątyni nastąpiło w 587 lub 586 roku przed naszą erą, więc tutaj organizacja i badacze się mylą co do tej daty wyjściowej. Po drugie, nie powinni zamieniać 7 czasów, 7 lat, 7 wieków, które miało przeminąć nad królem babilońskim Nebukadnecarem na lata. A zamienili 7 wieków, no to 2520 dni na lata, czyli 2520 lat według świadków, według badaczy. Do 607 roku przed naszą erą dodali te 2520 lat. Pominięto, że nie było roku zerowego i wyszedł im rok 1914. No i że rzekomo w 1914 roku dobiegły końca czasy pogan. Zaczęły się jakieś dni ostatnie, świadkowskie dni ostatnie, no i rzekomo pan Jezus został królem w sposób niewidzialny w niebie, o czym pismo święte nie wspomina. Mówi, że pan Jezus ponownie przyjdzie, ale widzialnie. Nie ma czegoś takiego jak yy, niewidzialna obecność pana Jezusa Chrystusa, a już tym bardziej od roku 1914. To tak pokrótce, jeśli chodzi o tą wadliwą chronologię o rzekomych siedmiu czasach Pogan. Ale wrócę do tej chronologii o 70 tygodniach, więc pora już podsumować. Ta chronologia o 70 tygodniach, czyli o 490 dniach, jest jak najbardziej biblijna, jest bardzo dobra. Tylko, że. Błędnie lub bardzo błędnie interpretowana przez różne religie, przez różnych ludzi. Warto więc porzucić różne błędne i źle interpretowane chronologie. Nie powinno się zmieniać dni lub tygodni na lata, bo wtedy wychodzą dziwne, jakieś chore interpretacje, a to coś się tam potem nie zgadza, coś to nie pasuje, to się nie klei. Przypomnę, że ta chronologia o 70 tygodniach jest w pierwszej kolejności dla Izraelitów, no bo tam jest wspomniane o mieście Jeruzalem. Ale warto analizować różne chronologie opisane w księdze Daniela lub księdze objawienia. Ja tak robię. Na przykład poznawać, dowiadywać się, z czym się wiąże chronologia o 1260 dniach. Inaczej o 42 miesiącach, albo chronologia o 3,5 czasach. Ech. Jest też wspomniane w księdze Daniela w rozdziale 12 o okresie 1290 dni i szczęśliwy ten, który wytrwa do końca 1335 dni. Ale warto rozumieć te różne chronologie tak, jak chce tego Bóg i tak, jak. Napisał Daniel czy Jan w księdze objawienia. Wtedy i tylko wtedy odniesiemy pożytek ze zrozumienia tych różnych chronologii biblijnych. Między innymi, <laughs> przepraszam, odniesiemy pożytek, biorąc pod uwagę chronologię o 70 tygodniach. Dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. I życzę dalszych, kolejnych błogosławieństw od naszego Boga, od Pana Jezusa.